Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek Neurofreaki, wasi lubieni neuroterapeuci, Patryk Sobotka, Maciej Duczyński. I nie dało się wstępu zrobić szybciej, to był maksymalny poziom szybkości, jaki jestem w stanie osiągnąć swoją aktualnym aparatem mowy. I tak jest nieźle. Nieźle, nie? Coraz lepiej. Ej, w ogóle sytuacja jest taka, ja się dowiaduję, mnie zawsze koniec roku fascynuje, bo tam się okazuje, że Neurofreaki ktoś słucha i ogląda. Zawsze, wow, zawsze myślę, że jestem ja, ty, Krzysiek, który to montuje. A, że ale Spotify tych... wrzuca to takie, tak? Tak, tak, tak. No. Ale okazuje się, że coraz więcej kursantów mówi tu, jak jesteśmy na nicie, to ja pytam się, co się tu przywiodło, synu. A on wtedy mówi, że Neurofreaki ogląda i się humorom podoba. I ja mówię, niesamowite. Ostatnio nawet też jedna pacjentka powiedziała, że w pewnym sensie nasz podcast sprawia, że mamy nawet więcej pacjentów. Znaczy, w sensie tworzymy pacjentów, czy po prostu oni dowiadują się, że możemy coś z tym zrobić? No właśnie tutaj chodziło o to, że jedna nasza pacjentka, pozdrawiam, jechała na rowerze i słuchała naszego podcastu i tak się zasłuchała, że się wywaliła z roweru, złamała rękę. I chodzi teraz do nas na terapię, do gabinetu. Ale okazuje się, że to właśnie to nie jest ręka i problem, tylko ma chroniczne zaparcia i to nad tym pracujecie? Czy nad ręką? No, znaczy ona właśnie też chodziła do nas już wcześniej z innym tematem, ale teraz będzie chodziła również z ręką. Częściej i więcej. Pewnie tak. To spoko. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że szybko szybkiego powrotu do zdrowia. Ten odcinek spowoduje, że słysząc tą historię, podniesie sobie poziom endorfinek, ogólnego po prostu ukrwienia i będzie się regenerował w oczach. Immunomodulacja będzie zachodziła szybciej. Właśnie, bo dzisiaj jest temat będzie immunomodulacji. Ale dobrze, tak. Zostaw go na chwilę. Zostaw go na chwilę. Chciałem to tak tylko rzucić jak taką zanętę. Dobre, bo to jest bardzo mądre określenie. Mi się to podoba, że w tym gabinecie korzystamy z immunomodulacji. Tak. Można tak powiedzieć, no nie? Nie, no śmiało. No super. Myślę, że tak. Więc może wy też korzystacie, ale jeszcze o tym nie wiecie. Natomiast ja miałem taką refleksję, że śmiać mi się chciało ze mnie. Mhm. Że na przykład 5 lat temu mówiłem, że pracuję holistycznie. No ja wiem. No, też mi się tak wydawało 5 lat temu. Po prostu ja dalej myślę, że daleko mi jest. Mm-hmm. A i tak naprawdę, a jeśli chodzi o myślenie w kategoriach, jak wiele rzeczy wpływa na twoje zdrowie, myślę, że w naszych momentach jest na dobrym poziomie. A nawet 10 lat temu myśleliśmy, że holistycznie pracujemy. No może aż tak nie przesadzę specjalnie. Ale ja tak myślałem. No tak, no dobra, no to może aż tak daleko po prostu nie wyjdę w przeszłość. Ja od 5 już, to już mnie po prostu wprowadziło w zamieszanie delikatne. Tak, tak, tak. I miałem z tego ubaw niezły, dlatego że na przykład, nie wiem jak u ciebie jest, ale praktycznie z roku na rok jakby dowiaduje się, jak wiele bardziej skomplikowanych, albo mniej skomplikowanych, ale takich trochę niewiarygodnych rzeczy, wpływa na to, a po prostu gdzie aktualnie jesteśmy, jak się czujemy, jak działa po prostu nasz całokształt, czyli jak funkcjonuje nasze ciało, z czego po prostu przechodzi to jakby różnego rodzaju problemy, choroby kliniczne i tak dalej. A naprawdę tak wydaje mi się, że jest nieźle, bo uwzględniamy połączenie wszystkich części ciała, że masz problem ze stopą, to może wynikać z tego, że miałeś dysfunkcyjny obszar barku, jakieś urazy w obszarze głowy, przebyte operacje, więc ten temat struktury jest naprawdę nieźle ogarnięty. Visceralnie też jest całkiem fajnie, więc ten brzuszek praktycznie wszyscy terapeuci u nas biorą pod uwagę i potrafią z nim pracować. Ten układ autonomiczny też jest nie najgorzej tam zaopiekowany, jest, myślę, że w skali Polski i świata jest naprawdę dobrze. Temat emocji też uwzględniamy i jak niektórzy pracują psychosomatycznie, to fajnie, niektórzy nie pracują, to przystaje do innych, którzy pracują, ale wiemy, jak ważny też jest rodzaj różnej pracy z ciałem, psychoterapii. Teoretycznie to jest wszystko jakby, wiesz, już ta triada zdrowia jest naprawdę nieźle i coraz nowe rzeczy okazują się, że mogą być na ciebie wpływ pod kątem, wiesz, lifestyle'u, w ogóle, nie wiem, relacji, wiesz, po prostu wszystkiego, co cię otacza, a i tak i zabawne jest to, że dużo ludzi, którzy nawet robią, wiesz, 1/10 tego, co my, 1/10, no, to już, że wow, kompleksowa terapia, komplementarne podejście, bo robiłem przesie potyliczno-szyjne, jak kogoś bolała dupka. Mocne. No tak wygląda trochę. Nie, no tak, ja wiem. I z jednej no, strony, jakby... wiesz, jakby chcesz powiedzieć, że pracujesz holistycznie, komplementarnie, a z drugiej strony to jest już strasznie wyświechtane i no. To słuchajcie, czyli podsumowując naprawdę temat zdrowia, z jednej strony, to jest w ogóle taki absurd, bo z jednej strony on jest
mocno skomplikowany. Jak weź pomyśl sobie, jak wiele rzeczy wpływa na nas, mhm. to jest super skomplikowane. No generalnie tak. Ale z drugiej strony, tak naprawdę praca nad zdrowiem nie jest specjalnie trudna. No, no właśnie, zazwyczaj nie. I to jest zawsze taka też moja refleksja po tym, jak zaczynam się wgłębiać gdzieś tam cały czas, coraz bardziej z roku, rok po roku, wiesz, fizjologię, więcej badań naukowych, gdzieś tam czytam sobie, doczytam, czytam. I się później okazuje, że koniec końców z tego wynika, że trzeba robić te, no jakby dużo podstaw. I dużo takich jakby rzeczy, tych, co nam się wydają oczywiste, to że one mają bardzo duże znaczenie, nie? Tak. Ale wiesz co, to też jest właśnie ciekawe pod tym kątem, że z jednej strony jest jakby skomplikowana, z drugiej nie, bo na przykład dzisiaj miałem pacjenta, mega spoko koleś, który po prostu ma takie objawy trochę z poziomu układu autonomicznego i on jest jakby trenerem, no i tam swojej podopiecznej mówi właśnie, że tutaj, co wiesz, jakby czasami jakieś takie coś z oczami się dzieje, czasami jakieś takie napięcia mięśniowe, takie niestandardowe, jakby nic się nie działo i się tutaj po prostu coś czuje w ciele. Czasami jakieś problemy właśnie takie kognitywne, tu jakaś mgła mózgowa, tu jakby koncentracja, tu jakaś nadwrażliwość na bodźce. No i właśnie on tak o niej opowiada, ona mówi, kurde, jakby nie chcę cię straszyć, słuchaj kolego, nie chcę cię straszyć, ale mój mąż też miał podobnie i zdiagnozowali u niego SM. I on się mnie pyta po prostu, co zmieni... Co w ogóle, co zmienia, jak będziemy SM? Mówię, w ogóle nic, no nie jakby. Po prostu jakby tak naprawdę to twoje SM byśmy mieli... Moim zdaniem prawdopodobnie nie ma. Oczywiście robię sobie jakąś tam diagnostykę, żeby być spać spokojnie. Prawdopodobnie no, tak. Nie ma. Ale tak naprawdę to jakby nic nie zmienia. No to, tak. No, terapeutycznie, chodzi, prozdrowotnie, jakby takim dłuższej perspektywy myślenia, co zrobić, żeby czuć się dobrze. No to czy masz SM, czy nie, to jakby nic nie zmienia. Tak, to jest akurat jedna z pierwszych rzeczy, których się nauczyłem w takiej pracy w neurologii. Bo ja w ogóle gdzieś tam pierwsze lata jako fizjo to pracowałem w, no właśnie głównie z osobami z SM-em i z udarami. Więc jakby takie najważniejsze było to, żeby olać to, że oni są chorzy. I po prostu traktować ich jak... No po prostu ludzi i pracować nad... Zaburzeń jakichś. Tak, pracować nad tym, żeby po prostu ta funkcja działa lepiej, tak. Nie? I jakby olać to, bo jak się faktycznie zaczynamy fiksować na chorobie, no to jakby zaczynamy omijać wszystko to, co jest dookoła. A zaznaczamy, no to się tutaj, cały czas jak tutaj mówiliśmy sobie o tym podejściu różnych medycyn, to tak naprawdę... To też jest, mówiliśmy o tym, ale słuchacze tutaj nie wiedzą, jak mówiliśmy sobie o... Byłem ostatnio w planetarium w katowickim planetarium, bardzo polecam, fajny film pokazowy i byłem na filmie o czarnej materii, jakby czym ona jest, w ogóle o co chodzi, no i po prostu jakby fajne, bo dowiedziałem się troszeczkę rzeczy o CERNie na przykład, nie wszystko tam jakby wiedziałem i podsumowanie tego wszystkiego było, że po prostu jakby nie mamy zielonego pojęcia o świecie. Po prostu jakby nauka stanęła, niby fajnie, idziemy do przodu, ale czarna materia, czyli teoretycznie coś, co nazwali oni to pewnego rodzaju fundament wszechświata, bo założenia były takie, że na przykład jak u nas w Układzie Słonecznym jest tak, że jak ktoś tu się zna na astronomii, to może mi poprawić, jak zrobię jakąś gafę, bo na przykład ja nie jestem jakby specjalistą od astronomii. Od astrologii. Od astronomii też nie, ale astrologii tym bardziej chyba. Bardziej nie. Bo jeszcze może do astronomii to wiesz, jakby jakieś ezotematy tam, coś tam wiem. Okay. Tak, ale o astrologii. Zawsze mi się to myli. Tak. No, ale dobra. Tutaj i tutaj chodzi o planety. Stąd ten przedrostek tak, astro. Tak, do astrologii to założenie było takie, że na przykład pęd naszym planetom... To do astronomii. Astronomii. Tak. Niby teraz powiedzieć do astrologii. Aha. Wracamy do astronomii. Dobra, chodzi o nasz układ słoneczny. Dobra. Chodzi o układ słoneczny, że tam teoretycznie rzeczywiście im dalej od Słońca planety są, to one po prostu wolniej obiegają tą Ziemię. Jakby krążą sobie, no nie? Mhm. Czyli i plan był taki, że jakby siła grawitacji olbrzymiego po prostu obiektu, jakim jest Słońce, siła tej gwiazdy, nadaje po prostu prędkość tym planom. Im jesteś bliżej, to szybciej zapierdzielasz, im jesteś dalej, to wolniej, no nie? No tak. Super. To brzmi rozsądnie. Ale w innych układach tak nie działa. O, mocno. I chodzi o to, że na przykład z takim samym tempem poruszają się planety, które są blisko, jak i te daleko. Po prostu wszystkie krążą razem. Więc mówią, okej, czyli coś innego musi nadawać pewnego rodzaju pęd tym planetom, no nie? I się okazało, że jest czarna materia. Ciemna materia, tak? Ciemna się mówi materia, nie czarna.
Chyba ciemna. Ciemna chyba, nie? No. Poprawcie ale ja też ja w tak. ogóle nie wiem. I okazuje się, że prawdopodobnie ona wypełnia w około 80% wszystko dookoła i jest pewnego rodzaju rusztowaniem dla świata. Mhm. Nie mamy zielonego pojęcia, czym ona jest. I jak ją w ogóle zbadać, sprawdzić? Po prostu wiemy, że coś takiego istnieje, ale po prostu, czyli wiesz, w tym momencie 80% tego, co otacza nas dookoła, co jest szansa, że wpływa na nas w jakiś sposób, my z tym rezonujemy, nie widzimy tego, nie czujemy, nie jesteśmy w stanie tego okresie zbadać, więc bida. Później oglądam sobie jakiś taki dokument i okazało się, że na przykład, wiesz, my wiemy na temat, że zbadaliśmy w tym momencie około 5% oceanów. Czyli wiesz, jakby oceany 70 ileś tam procent całej powierzchni Ziemi, 5%, czyli jakby nie wiemy nic o naszej planecie. I tak okay. samo jest trochę ze zdrowiem. Mm-hmm. I co pokazują tak naprawdę, wiesz, tematy typu większość chorób jest idiopatycznych, wszyscy chorzy nie wiadomo dlaczego, szukamy trochę po macku, niby rozwijamy się, ludzi coraz tak, więcej. Bo jakby nadal mamy mało złotych standardów do leczenia różnych jednostek chorobowych. Jakby cały czas się okazuje, że nawet o najprostszych różnych schorzeniach mamy jakby zupełnie mylne pojęcie, skąd tak. one się biorą. Ból pleców na przykład. Ból pleców to jest w ogóle... i to jest w ogóle zabawne, bo to jest fundamentalna sprawa, która dotyka... praktycznie wszystkich ludzi gdzieś na przebiegu życia. I się nagle okazuje, że to nie chodzi o to, że wypadł dysk. Tak. I wiesz, jak ktoś mówi, że mamy epidemię bólu pleców, to w ogóle brzmi mega zabawnie. Epidemia bólu pleców. Wiesz, jakby epidemia, że ja... Tak, jakby to się przenosiło drogą kropelkową. Dokładnie, że wiesz, po prostu ja ci dotknęłem, ci bolą plecy, teraz mnie bolą. Znaczy wiesz, jak jesteś w biurze i wszyscy narzekają, to się trochę może przenosić. Przez klimatyzację. Nie, no wiem. Jakby zupełnie tak, teraz serio sobie ja robię. Tak, ale przy klimatyzacji też macza palce w tym wszystkim. Macza. Po prostu. Ale nie tak bardzo jak na przykład to, że ludzie się ze sobą komunikują. Tak. No bo jest taki super oklepany tekst. Po prostu on jest super oklepany, ale po prostu no tak działa życie. Jakby wiesz, z kim się przestajesz, takim się stajesz. No po prostu wiesz, jak wszyscy narzekają, bolą go plecy, to i wszyscy w tym samym grajdołku. Tak, tak. To jednak ciężko z tego grajdołka wyjść. Ale... Tak. Jest to ciekawe pod tym kątem, że wydaje mi się, że po prostu nam brakuje kilku czynników, które moglibyśmy śmiało zacząć uwzględniać, które brakują do tej pełnej układanki, dlaczego w ogóle my chorujemy. I po prostu jest to taki do tych odseparowane, jakby to jest niefajne. Mhm. Książka. Ja kiedyś ją czytałem, dawno temu, w ogóle jakby nic nie wyciągnąłem ciekawego z niej jeszcze wtedy, bo tak po prostu, jeśli chodzi o psychosomatykę, to bym taki... Wiedziałem, że coś istnieje, ale po prostu na cholerę mi to wszystko jest po prostu. Niech się zajmę tym psychoterapeucie, a później stało się, jak się stało. A dlaczego ciało mówi nie, jak dobrze pamiętam? Kiedyś chyba poleciliśmy książkę inną. Ciało pamięta. Ciało pamięta. A teraz dlaczego ciało mówi nie? I sobie tam moja żona czytają, więc ja sobie do niej zerkam czasami. Mhm. Ona sobie skończy, więc pewnie przyznam sobie jeszcze raz. I tam przypomniał się taki fajny temat, jak... Zastanawiali się po prostu, czy istnieje coś takiego, wiesz, jak osobowość nowotworowa. Nie wiem, czy kojarzysz tę książkę? Kojarzę okładkę, ale kojarzę nie okładkę. Czytałem. Tak, osobowość nowotworowa. Czyli czy da się na podstawie po prostu, wiesz, jakby ankiety stwierdzić, czy ktoś będzie chory na nowotwór? Okej. Okay. No nie? I się okazuje, że tak. Hmm. Bardzo niestety, wiesz, niestety, bo ci ludzie zachorowali, pokrywało się z tym, że tam już osoba wykazywała pewne cechy, że po prostu ona... Po prostu jak nic nie zmieni w swoim życiu, to zachoruje, no nie? Więc wydaje mi się, że wiesz, my do końca tego nie uwzględniamy, że wiesz, jakby ktoś zachowuje tak, mówi, ej, słuchaj, nie możesz tak robić, albo tak myśleć, no nie? Bo to spowoduje w pewnym momencie, że twoje ciało trochę obróci się w stosunku do ciebie i później, wiesz, mamy te wszystkie tematy autoagresyjne. No tak. W ogóle sobie też miałem takie rozkminy, jak trochę czytam sobie o tematach reumatoidalnych i okazuje się, że nie wiem, czy wiesz, ile osób choruje na takie problemy reumatoidalne w Polsce. Nie wiem. Dawaj, strzel jakąś liczbę. Mówię, w ogóle w liczbach to będzie, znaczy procentowo, czy... No może niech będzie liczba, będzie duża. O Jezu, nie wiem. 10 milionów. O, jest strasznie dużo. 1/4 Polaków to jest. Jak wiesz, dorzucimy do tego na przykład choroby takie, na przykład, nie wiem, autoagresyjne. No. Wiesz, tarczycowe, jakieś tematy... No tematy, tak. wiesz, jakieś, nie wiem, takie jakieś stwardnie rozsiane i tak dalej, takie poważne tematy. Jak wrócimy do tego na przykład endometriozę, która też aktualnie jest super popularną chorobą. Jak wrócimy do tego epidemii bólu, to nie ma zdrowych ludzi później. Dorzucimy do tego, wiesz, kilka milionów z depresją i stanami lękowymi, nerwicami. No. To jakby...
wiadomo, znaczy, że... No teraz to tak nawet się mówi, nie? Znaczy to już od dawna się tak mówi, nie że nie ma osób zdrowych, które są po prostu za słabo przebadani. I też no właśnie mam ostatnio takie trochę przemyślenia nawet na temat tego, co my robimy jakby w swojej praktyce gabinetowej. Na czym w sumie polega ta terapia i jak ona mechanicznie gdzieś tam sobie działa, nie? Bo na przykład kiedy uczyłem się jakichś takich pierwszych podejść terapii trzewnej, to bardzo mocno się jakby wszyscy skupiali na tym, że to jest oddziaływanie takie mechaniczne. Mhm. Czyli że i nawet jakby do dzisiaj dużo tych szkół terapii wisceralnej mówi, że no tak, jak tutaj na przykład masz problem z żołądkiem, no to on jest dlatego, że coś powyżej żołądka albo coś poniżej żołądka musi dawać restrykcje. I ta jego ruchomość oddechowa, i ta jego motylność jest nieprawidłowa. No i teraz musisz po prostu zrobić tak, żeby sobie tutaj popracować nad żołądkiem, pod żołądkiem, może z samym żołądkiem. I po prostu to sprawi, że temu pacjentowi przejdzie, nie? No i tak sobie myślę, kurde, ale to jest jakby za bardzo w ogóle fizycznie niemożliwe, bo to brzmi jak taki fajny jakby model, ale w ogóle często znalezienie u pacjenta krzywizny większej żołądka nie jest takie proste, jak się gdzieś tam może wydawać, nie? Że tak sobie gdzieś tam zakładamy, że to powinno być 2-3 palce pod lewym łukiem żebrowym, no i tam wiadomo, jest krzywizna, no właśnie zupełnie nie, bo są pacjenci, u których ten żołądek jest rozciągnięty, jest pionowo ustawiony, poziomo ustawiony, więc jakby jest totalnie... Rusza się wdech, wydech, no nie? Tak, on się w dodatku cały czas porusza. I to bardzo dużo się rusza, bo ja nie wiem, czy dobrze teraz może mi skorygujesz, jak nie wiem, jakim to kursie było teraz i ktoś pokazywał po prostu rezonans czynnościowy, on wdech i wydech i tam było nakierowane w ogóle punkt patrzenia się na dwunastnicę, bo ona wiesz, takim jest fajnym punktem zahaczenia, wybadania i tak dalej. I się okazało, że ona na wdechu i wydechu takim standardem jest w stanie poruszyć się łącznie od maksymalnego wdechu do wydechu o 12 centymetrów. No tak, a w dodatku nie ma kreski. Więc 12... rusza się stosunkowo niedużo. No. Na przykład w stosunku do jelit, które są zawieszone na kresce, która jest naprawdę bardzo mocno ruchoma. No. Więc... To wiesz, niby ją masz, a na wydechu już jej nie masz, a na wydechu też jest daleko jeszcze, wiesz, przed nią. No tak. Więc ciekawe. Więc jakby dodatkowe kwestie są takie, że no jakby fizycznie, nawet załóżmy, że ładnie sobie po prostu klinicznie pacjenta przebadałeś, zrobiłeś sobie test taki, wiesz, opukania, gdzie jest ten żołądek, zakładając optymistycznie, że pacjent nie ma jakoś dużo gazu, na przykład jeszcze w okrężnicy, która może dać bardzo podobny odgłos opukowy, no ale powiedzmy, że sobie gdzieś tam znalazłeś. No to teraz właśnie oddechowo to się cały czas rusza góra-dół. No i nawet powiedzmy, że nawet byłbyś w stanie naprawdę się tam zahaczyć i fizycznie ten żołądek ściągnąć na przykład w dół od przepony. No i pytanie, co by to miało niby dać? No bo jakby taki otworzysz model tego, że... Otworzysz wrota dla pokarmu wtedy całą dwunastnicę. No jakby w ogóle ten mechaniczny model tego, że to działa, no jakby w ogóle mnie nie przekonuje, no bo takie, no że wiesz, odkleimy żołądek od przepony. I wiesz, i wtedy na przykład możemy trochę zrozumieć osoby, które na przykład stoją za murem, że terapia wisceralna nie działa, bo to nie jest możliwe, bo tego się nie da dotknąć, bo to jest obarczone dużym ryzyko błędu. No wiesz, jakby jest duża część fizjoterapeutów na przykład, którzy terapia wisceralna nie, to jest zarezerwowane dla osteopatów i innych odklejeńców. No nie, jakby tak, tak, tak. Trochę tak to wygląda. I no to wiesz, jakby myśląc w tej kategoriach, moglibyśmy się z nimi zgodzić. Ja tutaj się bardzo zgadzam z tym, bo jakby nawet wystarczy, ja też miałem akurat tą wiesz, fajną sposobność, że trochę czasu też spędziłem jakby w ogóle przy operacjach, oglądając je na żywo. I po prostu jakby, no widać jak bardzo to się rusza, to wszystko jest po prostu w płynie, w worku otrzewnowym. No jakby fizycznie się tego nie da zrobić tak, jak jest to często przedstawiane. Nie? Że więc... punkt referencyjny, dokładnie sobie badać, taką zestawkę, taki więc otwór, to, ale nawet takie po prostu, więzadło. Nawet pod USG to byłoby niemożliwe, żeby precyzyjnie zrobić taką terapię, więc to musi chodzić o zupełnie coś innego. I miałem ostatnio, no po prostu znowu ucząc się anatomii, doszedłem sobie do takich własnych wniosków, że to może chodzi o zupełnie jakby pracę w innym kontekście. W innym wymiarze. O, to o tym też by można było porozmawiać, nie? Ale
nawet z takiego czysto fizjologicznego, książkowego punktu widzenia, że jak pracujemy sobie w tej okolicy, bo ja na przykład też zauważyłem to i też często o tym na szkoleniach opowiadam, że u pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym praca w obrębie właśnie tej krzywizny większej żołądka przynosi fajny efekt terapeutyczny. Często ludziom to bardzo pomaga. Tak. No, ale jakby ja też nie powiedzieć, że to nie działa. No nie, 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 nie. Właśnie ja do tego dążę, że jakby efekt terapeutyczny jest. I on naprawdę jest fajny. Widzę to po pracy z pacjentami, gdzie oni często no, 2-3 wizyty i nawet po pierwszej widzą już duży efekt, że to działa. No więc pytanie nie jest na zasadzie, że to nie działa, bo to nie ma prawa działać, tylko to działa i dlaczego to działa. Więc być może w ogóle i chodzi o... I wracamy do naszego punktu wyjścia, bo nic nie wiemy. Bo nic nie wiemy, nie? Więc po prostu się okazuje, że w tym samym miejscu, tak, gdzie krzywizna większa, myślę, że z biegiem lat jest po prostu trochę łatwiej sobie ją gdzieś wypalpować. Mhm. I w dodatku nawet pracując z obszarem, bo to w ogóle ja też zakładam, że jakieś bardzo precyzyjne techniki trzewne, to jest fantazja, bardziej fantazja niż rzeczywistość, ale też tam przechodzi unerwienie śledzione, czyli nerw żołądkowo-sieciowy, który po prostu idzie tam do śledziony i jakby jego drażnienie jest nerwem współczulnym, więc może mobilizować z kolei śledzione do, no już do takiej immunomodulacji. A z kolei teraz też od kilkunastu lat pojawiają się badania, które pokazują, że refluks żołądkowo-przełykowy nie jest do końca mechaniczny. On ma swój mechaniczny aspekt, ale generalnie to, że on się pojawia, to jest na drodze jednak dysfunkcji układu odpornościowego, a nie tego, że ci się żołądek przykleił do przepony. Nie? Ojej, wiesz co, z przepony w ogóle ostatnio ktoś pisze mi chyba na Instagramie albo na Facebooku, nie pamiętam, że co może zrobić ten zwrotnienie przepony. O, tak. Mocne. A tak. Zupełnie nic. Nie, ale wiesz, ja to mówię tak. Mówię, co? Przepona byłaby ostatnim mięsiem, którym podejrzewał o coś takiego. O zwrotnienie? O jakieś włóknie, cokolwiek, wiesz, jakby, bo no. Sytuacja jest taka, że ona jest po prostu super dobrze ukrwiona, jest po prostu zabezpieczona na wielu poziomach, że ona po prostu ma działać, to nie? Ona ma działać i jednocześnie non stop się rusza. Wiesz, no tak, więc jakby... Znaczy, ja to też od razu jakby wyłapałem, że ktoś nie zrozumiał do końca, o co chodzi. Ale już ci mówię, o co chodzi. Pisze to po prostu jakiś pacjent, prawdopodobnie, który chodzi do jakiegoś terapeuty, który pracując manualnie z przeponą, poczuł jakieś grudki pod palcami i stwierdził, że tam się właśnie jakieś tam... Zwyrodnienie na przeponie. Coś tam się wapi odkłada na tym i w ogóle są takie zwyrodnienie wyczuwalne puszkanie palców na przeponie. Tak, ja też... Czy to on znalazł to przez wątrobę czy przez żołądek? Nie mam pojęcia. No, jeśli przez wątrobę, to nawet trochę gorzej, ale... Jakby koniec końców polega na tym, że też powinniśmy bardzo ostrożnie dobierać słowa, co mówimy do pacjentów, dlatego że nawet ja już teraz jakby wiem, że kiedyś opowiadałem pacjentom trochę za dużo, czasami używając jakichś trudnych sformułowań, przez co oni mogli źle zrozumieć to, co ja w ogóle mam na myśli. A w dodatku ja też mogłem mieć no, pewnie kiepskie przekonania na temat tego, co tam naprawdę się dzieje, nie? Więc może niepotrzebnie niektórych pacjentów czymś nastraszyłem, może po prostu przedstawiłem im nie do końca prawdę na temat tego, jak to w ogóle działa w ich organizmie, ale się okazuje, że często pacjenci nadal jakby nie do końca rozumieją to, co do nich mówimy, albo przekręcają niektóre rzeczy, opowiadając coś kolejnemu terapeucie. I teraz była taka sytuacja, że też właśnie się dowiedziałem od koleżanki z gabinetu, do której trafiła moja pacjentka i ta moja pacjentka powiedziała tej terapeutce, że ja jej zdiagnozowałem, że mam mikropęknięcia kręgosłupa. I ja tak... Znaczy oczywiście koleżanka wiedziała, że to ja bym nigdy czegoś takiego nie powiedział. Nawet by mi nie przyszło to do głowy, żeby coś takiego powiedzieć. No i jakby pytanie, czym ja mógłbym to w ogóle zbadać, nie? I co to ale w ogóle o, nawet... Wiesz o co chodziło może? Nie mam pojęcia. Co tam powiedziałeś jej? Jakby jedyne, co mógłbym użyć jakiegoś, czegoś, co byłoby chociaż trochę podobne, to może jakieś uszkodzenie blaszki granicznej, to mogłoby dotyczyć faktycznie kręgosłupa, ale... A to zrobiłeś na podstawie jakiś MRI było wcześniej? Nie, nie, nie. Raczej symptomy, ale ja też pacjentom nie mówię takich rzeczy, więc jakby się zastanawiam w ogóle, skąd ktoś to mógł sobie wziąć, nie? Więc
czasami no, możemy coś usłyszeć i na przykład może terapeuta powiedział, że pracował w obrębie przepony, a ktoś poczuł sobie, że ma tam jakieś nierówności i jakby stąd wysnuł przypuszczenie, że ma zmiany zwyrodnieniowe. Albo faktycznie terapeuta tak powiedział, no jakby wiesz, cholera wie, ale trzeba zawsze brać pod uwagę to, że no, pacjenci dużo, bardzo dużo sobie przekręcają różnych rzeczy, które słyszą od nas. Tak, wiesz co, natomiast jeszcze tego takiego niewiadomego wpływu na pracę różnych układów przez nasze rączki, to jest tak, że ja czasami tak jakby wątpię, znaczy nie to, że wątpię, tylko po prostu praktycznie we wszystko, co wiemy, pod tym kątem, że ostatnio właśnie po pacjentce, która po prostu rewelacyjnie się pracowała, po prostu super sumienna osoba. Jak mieliśmy zacząć się za 3 tygodnie, to zobaczyliśmy się, jak miała zrobić taką pracę domową, to robię jej codziennie, w ogóle rewelacja. Ale wiesz, jakby tak, duże bóle kręgosłupa, bóle głowy, problemy z jelitami, problemy z cyklem menstruacyjnym, super duża sztywność w brzuszku, w klatce piersiowej. 5 spotkań robiliśmy. Na żadnym nie pracowałem z kręgosłupem. W ogóle nie pracowałem z jamą brzuszną. Wszystko było na temat psychosomatyka, energetyka, tylko i wyłącznie. Czyli max dotykanie 2 palcami po prostu w punkty konkretne. Czyli praktycznie 0 wpływ na strukturę. Zero po prostu. Nawet były momenty, że jej nie dotykam, więc po prostu nie dało się po prostu. To czaszkowo-krzyżowa terapia jest intensywnym bodźcem. To było, wiesz, takie... Okej. Okay. Nie ma bólu pleców. Super miękki brzuszek. Piękne wypróżnianie się. Regularny cykl menstruacyjny. Ja mówię, nie mam pojęcia, co się wydarzyło tutaj po prostu. No tak. Mimo tego, że to się dzieje bardzo często, to wiesz, jakby czasami chociaż jakieś spotkanie jest, że jednak pomielę w tym brzuchu. Wiesz, tak, wyściskam tak, coś tam, wjadę w tutaj. No to tutaj chyba nie zrobiłem nic takiego. Znaczy, no, być może też mocno przeceniamy nasze możliwości sprawcze jakby naszych rąk w ogóle w terapii, nie? No bo tutaj możemy już znowu wejść w nasze sformułowanie dzisiejszego dnia o immunomodulacji. Tak. Ona generalnie tak, co to w ogóle jest? To jest, jak sama nazwa wskazuje, coś związanego z odpornością i modulacja, czyli po prostu jakaś zmiana na poziomie układu odpornościowego. I ona w dodatku zachodzi na różnych płaszczyznach i możemy ją modulować w różny sposób. I tutaj oczywiście jest fajne jakby źródło tego określenia, które wiąże się mocno z efektem placebo, bo wcześniej go tam oczywiście, to też już o tym już mówiliśmy milion razy, że jest takie wyświechtane, że tak długo było gdzieś tam zrzucane na... Placebo ma przede wszystkim na... jest pejoratywne, nie? Po prostu ma taki negatywny kontekst, tak, że tak, placebo, właśnie o to chodzi, nie? Zrobił terapię placebo. No tak, więc jakby długo było jakby tak z tym kojarzone i jakby się okazało w badaniach, że placebo działa, nawet jeśli pacjent wie, że to jest placebo i że w dodatku ono faktycznie wpływa na ludzką fizjologię. Bo samo to, że podejmujesz decyzję o leczeniu się i jakby robisz cokolwiek, no to zmienia to już jakby twój umysł, zmienia jakby na tej drodze też twoją odpowiedź układu odpornościowego, to jest, nie? Chętnie powiedziałeś, że to zmienia, wpływa na fizjologię, no nie? Bo dużo mówią, że to jest wszystko w głowie, no nie? Że to jest po prostu mental. No a tak, ale mental jest jakby nierozrywalnie częścią no, jakby ciebie, nie? Tak. Jakby, to tak jakby łeb był osobno, no ale przepraszam, jeśli mówimy w ogóle o tym, jak działa brzuch, czy w ogóle jak działają wszystkie osie hormonalne w naszym ciele, no to one jakby są regulowane przez przysadkę i podwzgórze, które no jakby nie patrzeć są w głowie, nie? I nasze, jakby to też nie jest nic nowego, to już od wielu, wielu lat wiemy, że to podwzgórze jest bardzo mocno powiązane i z układem autonomicznym, czyli w ogóle z unerwieniem tych naszych narządów wewnętrznych, z różnymi napięciami w naszym ciele, ale jest też powiązane z układem limbicznym, no, czyli po prostu z tym, co się dzieje z nami pod kątem emocjonalnym, pod kątem odczuwania, odczuć różnych i tak dalej, naszą reakcją na stres, no bo to też jest jakby związane z wydzielaniem hormonów i to jest jakby jedno i to samo. Więc to, że coś się dzieje w naszym mentalu, to znaczy jednocześnie, że dzieje się na obwodzie. Jak dzieje się na obwodzie, no to też dzieje się w naszej głowie. No to jest jakby jesteśmy jednym człowiekiem, a nie osobnym łubem w pojeździe ciała, nie? Tak, tak. Jakby no, no i to jest jakby fajne pod tym kątem, jakby tak, wiesz, jakby jak myślimy o tym w tych kategoriach, to się okazuje, że
kompletnie inaczej moglibyśmy, tylko widzisz, jakby często nie ma takiej osoby, która jakby łączy to i się okazuje, że wiesz, głowa, mental, hormony, ciało, sprzężenie zwrotne, hormony, głowa i po prostu jak gdzieś jest zaburzony typu ten cały schemat pracy i tych powiązań, to się okazuje, że ciało zaczyna chorować. Coś jest, nie ma czegoś, no nie? I stąd wydaje mi się, że po prostu brakuje jakiegoś czynnika albo jakichś czynników, które z jakichś powodów, nie wiadomo jakich, być może takich, że ciężko nam się przyznać do tego, że kurde, jakby trochę, wiesz, daliśmy ciała przez te ostatnie dziesięciolecia, bo nie uwzględnialiśmy czegoś i teraz, wiesz, trzeba po prostu trochę odwrócić, trzeba by odwrócić tak naprawdę całe myślenie o zdrowiu, a okazuje się, że on jest tak mocno, wiesz, to wszystko jest splecione sobą, trochę skorumpowane, trochę nie wiadomo jak to, wiesz, no tak, wywróci do góry nogami i po prostu tak sobie żyjemy w tym i nam dochodzi tylko, wiesz, tematów. Jak ja się kiedyś dowiedziałem, że po prostu, ja nawet teraz nie powiem ci ile, ale po prostu byłem jakby w szoku, ile set nowych problemów chorobowych dochodzi każdego roku do tej listy ogólnych problemów chorobowych, no nie? Będą to takie kwiatki jak zespół przeżywczego zmęczenia. Znaczy, no tak, bo to są jakby nazwy dla objawów pacjenta, więc jakby pewnego rodzaju modele. Więc jakby z jednej strony rozumiem, że niektóre rzeczy trzeba ubrać w modele, żeby komuś coś wytłumaczyć, coś, co jest czym, nie? Tak samo nawet jak trochę myślimy o anatomii, no to przecież my jak jej się uczymy na studiach, to też się uczymy głównie, wiesz, kości, więzadeł, trochę mięśni, mięśnie nazywamy osobno, kości nazywamy osobno i nam się po prostu wydaje, że jesteśmy takim workiem z kośćmi i mięśniami, a ten ma taką funkcję, a ten to ma sraką funkcję. Jak się później okazuje, że to jakby jest jedna integralna całość, jesteśmy jakby, wiesz, jednym dużym mięśniopowięziem, który w dodatku jest jakby wypustką mózgu, który nawet nie wie o tym, że ma mięśnie. Więc to jest jakby wszystko odwrócone 180 stopni. Mhm. No ale od czegoś jakbyś się nie mógł nauczyć tych bardzo podstawowych rzeczy, no to jakby trudno wytłumaczyć komuś, jak to działa naprawdę. I tutaj... Widz, bo jesteśmy na tym etapie, że no, żeby wyjść poza schemat, musisz znać schemat. Mhm. Czyli jak chcesz trochę, wiesz, freestyle'ować, to musisz znać nuty, tylko że tam już nikt nie freestyle'uje później. No tak. Czyli my zostajemy w tym schemacie, a to chodzi o to, że ten schemat powinien być po to, żeby móc z niego wyjść, ale już jak w nim jesteś, to już nikomu się jakby trochę nie chce, trochę nie wiadomo jak i sobie wszyscy żyją i wiedzą, że to do końca jakby te przepisy to jest bez sensu, ale niech tak będzie, bo po prostu one już są. Więc jakby po co pisać koło na nowo, skoro to nie działa? Jak już jest kwadratowe, to niech będzie. Jak ty w ogóle ostatnio to wrzuciłeś? Po prostu taki fajny tekst, że jestem terapeutą. Kurde. A, że może nie jestem zbyt dobrym fizjoterapeutą, ale przynajmniej niezbyt skuteczny. Nie ma sensu. A to słuchajcie, może wam powiem, bo to jest mega ciekawe, bo właśnie tu tkwi trochę problem aktualnie z, no, może nawet z medycyną, trochę może z badaniami naukowymi czasami i z jakby tych ich nadinterpretacją tego, że ich tak dużo, bo temat był taki, że wiecie, my pracujemy sobie metodami, które no jednak nikt by z nas sobie nie dał ręki uciąć, że to działa tak, a nie inaczej. Po prostu, że wiesz, tak jak ty mówisz o tej terapii wiseralnej, pracujemy z zjawą brzuszną, daje ona spektakularne efekty pracy z pacjentami różnymi, więc uczymy trochę też tego, ale ktoś dokładnie będzie o dobry Patryk. Co się wydarzyło strukturalnie? Tak na 100% opowiedz, jaki jest mechanizm. Strukturalnie, hormonalnie, naczyniowo, że właśnie ty popracowałeś z tym obszarem i mnie nie boli noga i jednocześnie nie mam refluksu. Ja mówię, nie mam zielonego pojęcia po prostu, nie? Trzeba było zrobić, zrobiłem na razie. No nie? Więc nie wiemy po prostu dokładnie i to nas wcale nie... Ty mówi, okej, jak nie wiesz, jak to działa, to po co tego uczysz? To nie o to w ogóle chodzi, no nie na świecie. Działa, to po prostu zróbmy to i spróbujmy naszym prostym językiem wytłumaczyć to, co się wydarzyło, ale po prostu wiemy, że nauka się zmienia, więc jesteśmy otwarci na nowości, no nie? I sytuacja jest taka, że wiecie, pracujemy sobie tą neurodystyką, uczymy też tego. No i ona jest tak, że ma tak samo dużo zwolenników, jak i pewnie przeciwników. Podejrzewam, że mam nadzieję, że tych zwolenników będzie w przyszłości trochę więcej niż tych przeciwników. Aczkolwiek wszystko ma swoich przeciwników i nawet to, że wiesz, kula jest okrągła, to ma swoich przeciwników, więc... Masz na myśli ziemię. Tak. No dobra. Mam na myśli ziemię. Okej. No.
Tak, nie widziałem kulę ziemską, tak? Nie widziałem tego. Nie. Okej. Okay. Ale tak. Kulę ziemską, dokładnie. O tym myślałem, że celowo nie chcesz o tym powiedzieć. Nie, chciałem powiedzieć. Okay. Nie mam nic przeciwko też płaskoziemcom. Po prostu myślę, że wszędzie są potrzebni przeciwnicy. Nawet w tym temacie. Że im są? Że płaskoziemcy też są potrzebni. Bo aha. W każdym temacie są potrzebni zwolennicy i przeciwnicy. Więc i to się, wiesz, jakby dobro i zło jest potrzebne, nie? Na świecie. Tak. Bez światła nie tak. Ma cienia i tak dalej, nie? Dokładnie tak. Super. Jakby nie było złatem, nie wiedziałbyś, co jest dobre. I... No tak. Tak, ale jednocześnie jest też coś pomiędzy, nie tym dobrym i złym. I tam jest neurodiagnostyka pomiędzy tym wszystkim. Okay. On jest w różnych odcieniach. Pokazuje, że świat jest kolorowy. Ale chodzi o to, że nasza kursantka, którą serdecznie pozdrawiamy, Olę. A myślę, że możemy powiedzieć, że to jest Ola. Nie wyobrazi się pewnie? Nie. Tak, ale chodziło o to, że jej wykładowca z uczelni X po prostu zrobił specjalnie, poświęcił godzinę pracy, którą powinien poświęcić na to, żeby ludzi czegoś nauczyć, co działa. O to chodzi, no nie? Na studiach, żeby pokazać ludziom, co działa, jak coś wygląda. Zrobił podobno całkiem tą prezentację, pokazując, że neurystyka nie działa. Czyli tak naprawdę zmarnował trochę jej godzinę czasu, bo dużo rzeczy nie działa. I wiesz, jakby chodzi o to, że my się bardzo koncentrujemy na tym, żeby wiesz, coś obalić. No tak. Duże rzeczy, a jednocześnie nie dajesz im po prostu jakiejś alternatywy. Jakby, słuchajcie, neurystyka na takie i takie tematy nie działa, ale działa to, to, to i to, no nie? Mhm. No ale tak, brakuje ale tego, jakby... tego końca kluczowego. No, nie? Ciekawi jakby... mnie jakby skąd twardy wniosek, że coś nie działa, nie? Bo to też trzeba trochę mieć no właśnie, jaja, żeby twardo ja bym powiedzieć, chciał, że coś żeby nie ktoś działa. Na przykład przyszedł na to szkolenie, zobaczył. I udowodnił, że nie działa. Tak, wprowadził po prostu, a później stworzył jakąś grupę badawczą i po prostu pokazał mi dokładnie, że dokładnie to, co robimy, nie działa. Dokładnie to, no nie? No czy byłoby nice, bo jestem bardzo otwarty ja na też w ogóle, krytykę. Ja bym chciał. I w ogóle też ja mogę mam położyć nadzieję, że... nawet trochę dowodów różnych, że na przykład wiesz, czy może nie działać. No bo no jeśli chodzi o... No spoko, bo też jak jest wszystko do wszystkiego, znaczy coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. My tak. Wszystko ma swoje jakieś minusy. Dokładnie. Których może nie dostrzegamy i jakby okej. Okay. Ja też jestem za tym, żeby ludzie byli sceptyczni. Tak. Bo już wiesz, no równie dobrze można się naciąć totalnie na jakieś dziadostwo i wszyscy powinni być trochę sceptyczni, powinni być krytyczni do różnych rzeczy. To jest zresztą całkiem fajną siłą napędową do tego, że jak ktoś jest do czegoś sceptyczny, to przynajmniej też na przykład zadaje pytania. I dla mnie te pytania też są bardzo fajne i rozwijające. Bardzo lubię, jak ludzie pytają o coś, czego nie rozumieją, albo nawet chcą o czymś podyskutować, bo im się wydaje, że coś nie jest prawdą. Ja czasami sam sobie muszę o niektórych rzeczach trochę doczytać, trochę się nauczyć, no bo nie jest tak, że na każdy temat wiesz jakby wszystko od każdej strony, z każdej perspektywy, więc to jest w ogóle super, że tak się dzieje, tylko też jakby w tym wszystkim jest pytanie, czy my w ogóle chcemy dyskutować, czy chcemy się obrzucać błotem, bo to jakby pierwsza dyskusja, znaczy w ogóle dyskusja jest fajna, bo jest rozwijająca dla obu stron. Obrzucanie błotem jakby w ogóle niczemu nie służy, być może tylko budowaniu kogoś ego i jakby tyle, więc ja na przykład nic z tego nie mam, więc ja się jakby nie chcę w to angażować i tracić swojego czasu. No i pytanie, w ogóle po co to wszystko jest? Czy my robimy rzeczy dla nauki po to, żeby się nam zgadzało z teorią, czy jakby chcemy zajmować się fizjoterapią tylko po to, żeby pokazać ludziom, że to jest nauka, czy w sumie robimy fizjoterapię po to, żeby ludziom się lepiej żyło, nie? No dlaczego? Dlaczego my się tym w ogóle zajmujemy? No nie wiem, ja to wyszedłem z założenia, no, że jakby chciałbym dążyć do prawdy w kontekście tego, co pomaga ludziom. Więc wow, jakby mnie to interesuje. Bardzo, tak. Znaczy, no tak, ale wiesz, dlatego mnie to też nauka interesuje, więc czytam badania, staram się uczyć jakby anatomii, fizjologii, no bo staram się zrozumieć te mechanizmy, no bo one może nam pozwolą po prostu tych ludzi uczyć i leczyć lepiej, no ale koniec końców tak naprawdę o to chodzi. Nie po to, żeby pokazać, że coś nie działa, no bo jak nie działa, no to no, po prostu no, jakby życie to weryfikuje, czy coś działa, czy nie działa. Jak mi nie działa, to po prostu ja się tym dalej nie zajmuję i to już nie zaprząta mojej głowy, no bo doba jest na tyle krótka, że chciałbym się zajmować tym, co działa. Więc no, jakby to samo w sobie jest weryfikujące. I jakbym zrobił publikację na ten temat, co nie działa,
Ale kurde, wiesz, no to jest niesamowite, pytanie, dlaczego, bo ja niestety znam na przykład też, nie wiem, czy one jeszcze funkcjonują, mam nadzieję, już nie, ale były takie pomysły i były nawet kursy różnego rodzaju, stacjonarne, gdzie na nich się dowiedziałeś, co nie działa po prostu. I wychodzisz i mówisz, wow. Dzięki temu wiem, co nie działa. Mam coraz mniej narzędzi, jest świetnie. Czuję się, moi pacjenci są tacy zdrowi teraz, no nie? Mogę ich robić seminaria dla pacjentów, tak, o tym, ogóle, dlaczego wiesz, nie powinni czegoś wyobraź robić. Wyobraź sobie, że są na przykład różne grupy, gdzie na przykład byłoby, patrzcie, cudowne dowody na to, że działa to, jest świetnie, to też działa, a to jest super metoda do pracy z takimi rzeczami, a najczęściej to wygląda też, że to nie działa, to jest złe do tego, to jest złe do tamtego, to nie działa w ogóle na nic. I wiesz, i tak patrzę sobie na to, mówisz, kurde, jakby co tam jest w ogóle robione, skoro jakby nic, jakby, no nie? Oczywiście ja też jestem otwarty, bym chciał na przykład, jakby ktoś na przykład stwierdził, że Patryk, czy jest możliwość stworzenia jakiejś grupy i zbadania, że wasza praca w waszym momencie nie działa? Mówię, kurde, śmiało. Super, tak okay. Byśmy się dowiedzieli po prostu, wiesz, my też mieliśmy takie ciekawe rzeczy, nie wiem, czy właśnie tobie, ale było kilka takich fajnych kursantów, którzy przyszli, to też jest w ogóle bardzo warta, ciekawa idea po prostu, że na przykład przyjść na szkolenie, zobaczyć, że to nie działa, no nie? Po czym się okazuje, że jednak zostali sobie dalej, bo kurde jednak, no nie taki był plan, no nie? Nie taki był plan. Taki plan miało nie działać, a to się okazuje, że ja się czuję coraz lepiej, moi pacjenci idą mi coraz fajniej. Więc fajnie. I jest to dzięki może po prostu, zawsze zapominam po prostu, jak się ten termin nazywa, o którym powiedziałeś? Ten termin, nowy termin na placebo? Chodzi o immunomodulację? Immunomodulację. Okej. Tak, bo może za krótki, bo ja myślałem, że będzie, wiesz, psychoneuroimmunomodulację. Nie, aż tak daleko to chyba ale to nie idzie. Ale poczekaj chwilkę. Okej, dobra. To jest takie stare, no nie? To nie jest takie stare. Kiedyś się też mówi po prostu układ odpornościowy, no nie? No tak. Znaczy, wiesz, się... jakby jak są takie mądre sformułowania, trudne do zapamiętania, to jakby brzmi całkiem fancy, ale no właśnie, jakbym to teraz powiedział pacjentowi. Czym pan się zajmuje? Ja jestem specjalistą od neuropsychoimmunologii. No tak. Mocne. Znaczy podejrzewam, że nikt do mnie nie przyszedł. Nie, dla mnie. Okej, to chyba że... pomyliłem adres, myślę. Bo mnie plecy wolą. Tak, to mam epidem bólu pleców. Kolega mnie zaraził. I jakby ja też teraz. Tak. I to jest w ogóle zabawne, nie? Że jakby, kurde, jakby prosty temat, ból pleców, no nie? To nie jest skomplikowane, to nie jest jakby... Znaczy brzmi jak nieskomplikowane, a właśnie się okazuje, że jest tak, ale od wiesz... cholery jakieś w ogóle rzeczy, które za tym stoją. No i z jednej strony, tak, z jednej strony po prostu stoi za tym układ nerwowy, cała psychologia tak. Mocna i układ odpornościowy za bólem pleców. I nie tylko, bo pewnie moglibyśmy dokleić, wiesz, tak naprawdę większość układów, bo się okazuje, że ból pleców, układ moczowy może wpływać na ból pleców, tak, może, od rozroczy, tak, może. No, może teraz mieć każdy, a mówię, tak, może, skóra, tak, może, jakby. Śmieszne, bo akurat dzisiaj na jednej takiej zagranicznej grupie dotyczącej terapii manualnej w takim ujęciu zupełnie science'owym, ktoś wrzucił artykuł o tym, że za ból pleców właśnie w znacznej mierze odpowiadają reakcje układu odpornościowego i że szachmat, teraz w końcu fizjoterapeuci i osteopaci powinni przestać uwzględniać te romantyczne pierdoły o modelu biopsychospołecznym. Ja tak myślę, jakby to jedno drugiemu tutaj przeczyło, nie? No bo doklejasz jakąś inną teorię, ale koniec końców na układ odpornościowy nadal wpływają jakby te same rzeczy. Więc można się powiedział. Tak, no głównie, to, więc tym, to jakby kwestia tego, wiesz. Że zmienia się jakaś nazwa, zmieni się trochę teoria dotycząca tego, co jest jakby tutaj wpływającym jakimś tam mechanizmem na całość, ale jakby wniosek końcowy jest ten sam. Tak, ale wiesz, to nawet jakby ktoś powiedział coś takiego, że czyli na ból pleców wpływa bardziej układ odpornościowy niż na przykład narząd ruchu bezpośrednio, jakby, czyli bliżej przyczyny już, tak. Jeśli chodzi o układ odpornościowy niż narząd ruchu, to znaczy, że... Znaczy to już jest pewnego rodzaju gdzieś tam faktycznie rewolucja. Tak, nie? To jest fajne, czyli tak naprawdę lepiej ssać cynk niż dźwigać ciężary. No bo... Tak. Wiesz, jakby... Tak. Każą zależności, no. Okej. Okay. Więc to bym powiedział bardziej, że trenerzy, tacy trenerzy, wiesz,
zwykli, plus fizjoterapeuci, którzy tylko i wyłącznie masą, masą plecki i ewentualnie takie podstawowe rzeczy, terapia manualna, po prostu miejsce bólu, mobilizacja, to lepiej do apteki po cynk. No tak. No to by wyglądało. A jednak praktyka, praktyka praktyką, nie? No. Tak, więc takie czasami chodzi chyba po prostu jakąś... Wiesz, to konkluzja tego artykułu powinna być taka, aha, to osteopaci mogą mieć rację. Jak już. Znaczy wiesz, bo to cały czas się rozbija po prostu o taką intelektualną masturbację tym wszystkim. Mhm. Że kto teraz ma rację, bo kto lepiej zna mechanizm. Ale to, czy po prostu ktoś to będzie robił w takim ujęciu czy w innym, no to jakby jedyna szkoda jest taka, że jakby rozumiesz temat gorzej. Być może opowiesz pacjentowi o tym, że mu się przykleił żołądek do przepony i dlatego ma refluks. On był przyklejony już wcześniej. Był, nie? Więc jakby koniec końców. Jakby kończy się przykleił. Tak, kończy się na tym, że po prostu czasami możemy opowiadać pacjentom jakieś pierdoły na temat ich zdrowia. Może jedyny minus może taki jest, że faktycznie ktoś wpadnie w efekt nocebo, bo pomyśli, że mu się tam bardzo skleił ten żołądek i z tym się już nic nie da zrobić. Ale... A mi się zastanawia, co by się zdawało, jakby się urwał od przepony. To była zabawa dopiero. Nie wiem, czy taki kliniczny jakiś problem, jakiś półrazowy podkowy jest, że się żołądek się urywa od przepony. Urywa od przepony. W życiu o tym nie słyszałem. Może się wpuklić w różny sposób, na dwa różne sposoby. Wraz sobie, że tak lata luźno? Nie. Wolnym ciałem brzmianiem brzuszczy? Aż tak to chyba nie, bo tam jest taki pierścień więzadłowy. Jakby się on urwał, to znaczy, że... Znaczy też nie wiem, jakie byłyby implikacje kliniczne. Jakby przełyk pękł w połowie? Jest oj, jak było... pęknięcie przełyku? O, jest. Także tak, a tak jest, tak, otwarte złamanie przełyku. No, może być, bo... I przebija płuco. Nie, no tak to nie, ale może być tak, że po prostu faktycznie dochodzi do perforacji przełyku, jak ktoś ma długoletni refluks żołądkowo-przełykowy, no to wiem, bo robi się, może, robią się wrzody, przepala się i tak dalej. Tam w ogóle dochodzi do metaplazji, bo się zmienia ten błona śluzowa. Ona się zaczyna przebudowywać na taką błonę śluzową, jaka jest w żołądku, bo w przełyku jest inna. Mhm, tak. I jej ona staje się po prostu jakby sztywniejsza, i inaczej ukrwiona i może takie, pęknąć. Co, wypadek samochodowy, i przebija ci płuco. No to byłoby dobrze. I wychodzi tak, wiesz, tutaj mostkiem. No mocne by to było, ale to chyba niemożliwe. To twarda ruda. Ale czy taka twarda przebić płuco? Wątpię. Nie, mi się po prostu się... że bije się takie na miecze to przełykami. Takie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze mają bardzo bogatą wyobraźnię. Ja sobie pomyśl o tym, że bijecie się na przełyki. Ja to czuję ten klimat, jako dzieci. Takie usztywnione. Tak. I teraz ten, kto miałby metaplazję przełyku, właśnie taką, to miałby lepszy przełyk do walki. Bo? Bo byłby sztywniejszy. Mocne. Chyba. Tak. Co wybierasz? Przełyk osoby zdrowej czy chorej? Chorej. No i przegrałeś, wiesz, jakby. A mieliśmy kiedyś taką zabawę edukacyjną, pamiętasz? Tak. Na co lepiej umrzeć? Na co lepiej zachorować? Na co lepiej zachorować? Wybierać sobie na przykład, nie wiem. Że rak żołądka, albo na przykład rak jelita cienkiego. Albo tam. Ja mieliśmy takie inne różne. Chyba jelito cienkie. Jelita cienkie? Chyba niż przełyk? Tak. Chyba niż żołądek. A niż żołądek? No. Bo jelito da się, wiesz, tam. Ciach, ciach. Jak wyciąć kawałek, strzyć i to jak będzie działało. Teraz się oczywiście zacząłem tylko zastanawiać nad tym, co ma lepsze rokowanie, ale koniec końców to może nie ma dużego znaczenia. Znaczy po prostu trzeba wyzdrowieć to, nie? No tak. Jakbym już chorował. Znaczy ogólnie to mi by to w ogóle nie zmieniło mindsetu. Jakbym się teraz zachorował na coś takiego, wiesz. Po prostu na MC robił te rzeczy. Więc stwierdził, że okej. Co w takim razie robiłem trochę nie tak, bo jednak... Ja lubię ten model, że mamy bardzo dużą sprawczość, jeśli chodzi o chorowanie. Kurde, fajnie właśnie w tej książeczce. Też dużo takich opisanych jest problemów właśnie, wiesz, nowotworowych, stwardnienie zanikowe boczne, rozsiane, jakieś jajnikowe tematy, tarczyca i tak. Po prostu różne tematy, czyli jakby profil osoby, która choruje na te rzeczy. Czyli po prostu zebrane dużo. Ona jest taka popularnaukowa, nie powiedziałem, że po prostu wiesz, jest jakby jeden do jednego, no, że prawda, 100% koniec.
O ile tak w ogóle można o badaniach też powiedzieć. No właśnie chciałem powiedzieć, że nie to, żeby w nauce wszystko było na 100%. Tak, ale to bardzo ciekawe pod kątem jakby takiego zrozumienia znowu mindsetu osoby chorej, no nie? Mhm. Więc to jest w ogóle trudne. Jest ostatnio też fajną pacjentkę byś miał po mnie po prostu, bo jeszcze by kończąc tak naprawdę o tym mindsetie, to jest tak naprawdę, że jakbyście chcieli z czegoś wyzdrowieć, to kluczowe jest to, żeby już mieć takie myślenie osoby zdrowej, zanim się jeszcze wychorowało. I ona właśnie mówi, że pani Patryk, ja to bym była po prostu szczęśliwa, jakby te jelita w końcu zaczęły działać. A ja wiem, że ta kolejność jest u niej zła. Że jak pani będzie szczęśliwa, to te jelita zaczną działać. Mówi, kurde, jak to zrobić? No i będzie u ciebie na badaniu normalnego. Okay. No, po prostu trzeba jest szczęście wprowadzić zanim. I wiesz, i to też fajnie, jak myślę w kategoriach, może to chudnięcia też jest ciekawe. Pamiętasz, jak na przykład nasz znajomy kiedyś sobie tam chudł i tak trochę mu się udawało, trochę mu się nie dawało i Krzysiek Ochman jeszcze mówi, że on nie schudnie, on ma mindset osoby grubej. Tak. No nie? I tak. Też było. Tak też zostało. Tak też zostało. A czasami jest tak, że ktoś jest jeszcze otyły albo ma nadwagę i już widzi, że on się zachowuje jak osoba szczupła. On po prostu, wiesz, je wtedy, kiedy ma ochotę. Nie wynagradza, znaczy wiesz, kiedy jest głodny. Mhm. Nie wynagradza się tym jedzeniem. On po prostu traktuje jedzenie jako sposób jakby po prostu funkcjonowania. Czyli po prostu jestem głodny, zjem. Mhm. Chcę być zdrowy, zjem zdrowsze rzeczy. I po prostu wtedy jakby chudniesz w oczach. Mindset tutaj kluczowy mindset. Jest, no? Tak jest. Słuchajcie, kończymy. Mam nadzieję, że będziecie wprowadzali po prostu pozytywne myślenie, znaczy pozytywne myślenie jest zwykle wyświechtane. To tak samo tak. Wyświechtane, jak po prostu holistyczne podejście. Wymechłane. Ostatnio się tak śmieję, to jest mikołajanowe wymechłane na to, że technika taka z oscylacją to była mechłanie. Mechłanie. Nikt na całym szkoleniu nie wiedział, o co chodzi z mechłaniem. A on tak mówił serio? No tak. Aha, wymechłanie. Tak. Czyli to jest takie wymechłane, jak wiesz, holistyczne podejście Patryk lat 25. To tak to wygląda. Pozytywne myślenie. A może by jakiś poruszyć temat pozytywnego myślenia, bo chyba nie o to chodzi. Twórcom wydaje mi się, że nie o to chodziło do końca. To nie. Taki... Znaczy wiesz, jakby to jest ostatni szczebel, nie? Czego? To, że się pojawia jakby to pozytywne myślenie, ale trudno jest je w siebie tak po prostu wmusić. Tylko wiesz, teraz... nie chodzi o to, żeby na przykład, bo moim zdaniem fajnie było mieć takie realne podejście do życia, natomiast wiesz, chcąc, nie chcąc, masz jakieś myśli w głowie, no nie? Tak. Po prostu one są. No tak. I dobrze byłoby, gdybyś miał choćby o sobie lepsze zdanie niż gorsze. Mhm. Czyli wiesz, fajnie sobie myśleć w kategoriach dam radę, niż tak. Ale ze mnie ćwok. Tak, chodzi po prostu też o to, żeby powiedzenie komuś, że ej, weź myśl pozytywnie, nie? To jest taka po prostu złota rada bez sensu. No. Mam w ogóle jednego pacjenta, który jest psychologiem i powiedział, że ta rada o tym, że weź myśl pozytywnie, to jest taka, że równie dobrze mógłby swoim pacjentom powiedzieć, że ej, a nie próbowała pani na przykład nie być głupia? Nie? Że to jakby jest to samo. No, ale to jest dobre na wiele grup, nie? A nie prosi tak. Być głupi? No tak. Albo tak. No. Fajnie. I tym pozytywnym akcentem właśnie bycia głupim skończmy dzisiejszy odcinek, także dajcie nam znać, czy wam się temat w ogóle podobał i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, blutko, buziaczki. Hej. Ciao. Thank you.